Dzień dobry. Przepraszamy bardzo. Proszę pana, pan tutaj mieszka? Tak. Chcieliśmy się zapytać, pan zna Urszulę Flis? Znam. Dobra, to gospodyni? Ja wiem. A pan... Na temat tak? Gospodyni też honor znaj, bo ja... Aha. A może pani do mnie zejść? Bo tak pani się, jakby się pani nie bała. Ale młodzież ze wsi utrzymuje z nią kontakty, stosunki. A czemu nie? Bo ona w ogóle nie tego. Niech pani szczerze mówi. Nie chodzi, no w ogóle nigdzie na zabawę, nie wiem, tam nigdzie na żadne... Tylko sama ze sobą. Sama, ona gdzieś tam może wjeżdża, gdzieś to, tak, gdzieś dalej. A tak to nie jest, zobaczysz, nie można nic powiedzieć. Dobrą jest rolniczką? Przeciętno taka. Przeciętno rolniczką. A ciężko jej na tej gospodarce? No uważam, że tak lekko nie jest bardzo. A dlaczego? Dlatego, że nie ma mężczyzny, sama jest, no i matka stara, także uważam, że tam nie jest tak... No i trochę zaniedbana w pracy. Zaniedbana? A dlaczego ona się w pracy zaniedbuje? Ja uważam, że za dużo w tych książkach siedzi. Tam w pismach tych, tak. Także więcej w domu należy się więcej pracować, aniżeli tak, dbać o porządek swój i w całym obejściu. Także ja uważam, że to należy się robić. A ożeniłby się pan z nią w ogóle? Tak? Nie wiem. Trudno jest powiedzieć. Gdyby pan miał taką kandydatkę na żonę? No, niech pan, no niech pan powie, jak pan myśli naprawdę. Panie redaktor, bo tutaj nie, trudno synowi odpowiedzieć. Tak, no. Nie, to może pan odpowie. No, raczej tak. Po pierwsze, że bardzo spokojna jest, grzeczna. Pracowita. Pracowita, pewnie, że pracowita, po 13 hektarach jednak. Rozumiem. Proszę pana, a czy taka kobieta samotna da sobie radę na wsi, sama, w dalszym ciągu? Proszę pani, raczej będzie upadać po trochę. Dużo roboty. Rano i po południu dopiero. I wszyscy taka wolniejsza. No to klawo. To w takim razie będziemy sobie pogadać. No. I pofotografować i trochę będzie można też? No to świetnie. Do kolega z fotoreporterem od nas z gazety. Czy w ogóle inscenizacje różne? Które pani po prostu w różnych inscenizacjach lubi specjalnie, pani ma sentyment. Mizantropa bym chciała zobaczyć. Nigdy nie widziałam, tylko z lektury bardzo sobie to polubiłam bardzo i cenię właśnie, szczególnie Molera właśnie za mizantrop. I chciałabym zobaczyć. I nawet w realizacji Hibnera, no ale to było w starszym starym, ja nie widziałam niestety, to było dość dawno i nigdzie nie widziałam. Jak myślisz, czy gdybyś była mężczyzną, czy wieś łatwiej by jakoś przyzwyczaiła się do tego, że masz takie jakieś takie dziwne zainteresowania? Nie, wydaje mi się, że wieś, każda wieś musi mieć swojego cudaka, dziwaka i myślę, że gdyby mężczyzna jeździł do teatru, to też by było dziwne. W mojej sytuacji może być dziwne to, że ja prowadzę ciągi, że nie wychodzę za mąż, to może być. Czy to są jak gdyby dwa światy, w których żyjesz? Który z tych światów jest bardziej prawdziwy? Który ci jest bliższy? Który z tych światów jest ci bliższy? Tak, ale trudno dać jednoznaczną odpowiedź. W ogóle trudno o tym mówić, że są jakieś takie bardzo intymne przeżycia. No ja zresztą nie wiem, który jest prawdziwszy. No oczywiście ten, którym żyję naprawdę, to znaczy ta praca to wszystko. Przecież ja zdaję sobie sprawę, że muszę mieć jakieś podstawy, żeby bujać w obłokach. Jeśli to tak można określić, ale
Mogą się panie przesiąść, ale potem wróćcie po jakimś czasie do... Tak? Ona pochowała ojca, pochowała brata. No i tę gospodarkę podniosła tak troszkę. Bo to była ta gospodarka chora, on chorował tyle lata. Zapyżone, zapuszczone to pole. No. I takie ręce bolały, że bez związania to ani nic. I pokrzywamy, no i wie pani... Bo spracowane. Poprzerywały się po prostu. Pani tyle obornika wywieźć, rozsząć i to na przyczepę, z przyczepy zrzucić. To nie są żarty. Siła może, a to już ponad siły. Żeby tak się trafił jakiś dobry człowiek, żeby naprawdę mogła sobie włożyć, bo mnie już niedługo na tym świecie. A chciałaby pani jeszcze na ślubie Urszunki być? O, był pewny, że o, jeszcze bym chciała dziecko wychować. Wychowywałaby pani? Uj, pani, jak mówię. I pani, to że za szczęście urwoga, że jak ja wezmę swojego wnuczka na ręce po bazie, od razu to dziecko chodzi. To niedługo może będzie ślub. A kiedy nie może być? Nie ma na razie nikogo? Nie ma żadnego chłopaka. Nic. Nikt nie przychodzi, ani nic. Ślubu to tu nie będzie. Mamusią koniecznie, tak. To co, ja mam... Tak. O, tutaj. Niech pani coś usiłuje, mamie pomóc. No. Dobrze? Ale może niech pani tam zostanie jeszcze chwilę, dobrze? Ale z jakąś czynnością. Teraz może jeszcze pani Urszulo to samo, a ja z tej pozycji sobie spróbuję zrobić, dobrze? Poproszę może, żeby pani zechciała usiłować coś robić. Ja mogę spróbuje... naprawdę coś robić. Może pani zostać tak w tej pozycji? Chodzi mi o światło na twarzy. Dobrze. I nie może być co do tego najmniejszych wątpliwości, że jest pani najinteligentniejszą osobą we wsi. Ma pani bardzo dużo wiadomości. No, tak jak gdyby pani była w mieście, w tej swojej izbie, prawda? Można tak powiedzieć. Dlaczego pani nie chce wybrać końcu czegoś? Ja właściwie wybrałam chyba. Już? Tak. Ja uważam, że skoro zostałam tutaj, to wcale to nie jest oczekiwanie na coś. Po prostu to jest wybór. Przecież jeśli ja zostaję na gospodarstwie, to czy ja muszę rezygnować z czytania książek i z pisania listów do kogokolwiek? Z tego nie. Tak. Ale czy uważa pani, że rozwój osobowości człowieka może polegać tylko na czytaniu książek i pisaniu listów do mądrych ludzi? Od czasu do czasu eskapadach do teatru? Może właśnie gospodarstwo jest mi potrzebne do tego, żebym ja mogła właśnie zajmować się literaturą, żeby to było dla mnie święto. A gdyby to była codzienność, to bym zaczęła to traktować zupełnie inaczej. Co pani właściwie myśli o tym, co ja tu robię? Tak się właśnie na tym zastanawiałam. Zdaje mi się, że pani nie chce się przystosować do tego środowiska, w którym pani jest. Przecież... Czy ja mogę wychodzić z ufnością do ludzi, którzy, kiedy mi naprawdę było ciężko, nie potrafili się zdobyć na jakiś ludzki gest? A na jaki ludzki gest powinni się zdobyć wtedy, kiedy pani było tak trudno? Jeśli ja kopałam ziemniaki i znosiłam na plecach przez miesiąc czasu, to jakby był ktoś z człowiekiem, to na pewno by mi pomógł. No to dlaczego pani tutaj tkwi? Jak ja sobie stworzyłam własny świat w domu, to dlaczego właściwie z tego rezygnować? Ale źle pani jest z tymi ludźmi, denerwują panią. Kiedy oni drażnią? Oni drażnią. Właściwie się przyzwyczaiłem i w sumie tutaj...
Ale wiesz pani, nie jest w tym wszystkim szczęśliwa. Tak, kto jest szczęśliwy tak naprawdę? A niech pani mówi. Niech pani mówi. Dlaczego ja muszę toczyć boje z rodzeństwem jeszcze z panią teraz? Kiedy ja naprawdę mam dosyć tego udowadniania. Przecież ja tu żyję. 4 lata, mam trudności w ogóle. No to już chyba jest jakiś wybór. Pani się tylko zdaje, że pani się zdecydowała. To pani myśli, że taka rozmowa mi pomoże? Myślę, że tak. Ja myślę, że nie. Myślę, że tak, bo może coś pani uświadomi. No przecież w końcu pani jest sama wieczorami. I to mi nie przeszkadza. Kobieta może być sama. I chce pani być sama całe życie? Ja rozumiem, że kobieta może być sama. I są takie, które są całe życie same. Ale nie zastanawiała się pani nad tym, że tak jak my wszyscy, no, mija młodość, uroda, wdzięk. To już nie wraca. Jest jeszcze kilka dziedzin życia takich, których człowiek się może spełniać, realizować. To wszystko pani traci. Własnowolnie, tak? Mamo, to wracajmy do domu. Co? Wracajmy do domu. No pewnie. To jest dziecko teraz, być może sąsiadka, powinna mieć 24 lata. Moje sąsiadki, jakie młodziutkie. Tej pani już nie ma. I te też dziewczyny dorosłe. Dzieci mają. A tu ja, na próbę. Marcelowi się jednak czupryna zmieniła. Jacek, jak i cherubin. I Małgosia przy ciężkiej pracy. Jak się patrzy na te twarze teraz, to się wydaje, że się nie zmieniła, ale jak się porównuje ze zdjęciem, to jest różnica. O, Marta. Co ona teraz robi? Marta wyjechała do Szwecji, już nie pisze. Zrobiła karierę w firmie komputerowej. Nie chciała tu przyjechać. Pamięta pani tę politykę? Oj, pamiętam.
Czy żałowała pani wtedy, że się zgodziła pani na ten film? Nie, bo po filmie reakcje były dość sympatyczne. Nawet we wsi. Rozynka, możesz zejść? No tyle to ona nie rozumie. Nie, chyba nie wskoczę na dalszą nie, na mnie kiedyś kot skoczył z tyłu, ja po prostu strasznie nie lubię jakichś kotów mi siedzi z tyłu. A już. Mama niestety była chora na chorobę Alzheimera i... Ona się starała pomóc, jeszcze chodziła, dawała kurom, psom, czasem pomyliła jedzenie, psom zaniosła kurze, a... A później to się pogłębiało i... I Halina przywiozła mamie chustkę na głowę. To była taka tradycja, że tatuś chodził na rynek i zawsze przynosił mamie jakąś chusteczkę, a mama mówiła: oj, tatuś, po coś wydał te pieniądze? A tato na to: cicho, matka, będziesz jeszcze nosiła, będziesz zadowolona. No i później tą tradycję przejęłyśmy my, ale kiedy były takie czasy kryzysu, to było trudno w Polsce kupić coś ładnego, więc Halina przywiozła. Poprosiłyśmy mamę, żeby ją założyła. Mamie było tak ślicznie w tej chustce. Zaprowadziłyśmy mamę do lusterka, a mama się rozpłakała. My pytamy: dlaczego? A mama mówi: bo ja jestem stara. To były naprawdę bardzo ciężkie chwile, także może wtedy trzeba byłoby zlikwidować gospodarstwo i zająć się tylko mamą. Bo po śmierci mamy to już... Halina co prawda mówiła: słuchaj, ty nie wyjeżdżaj w pole, ty się zastanów, może będziesz coś innego robiła. Bo ja się bardzo źle czułam po śmierci mamy, po pogrzebie. Ale wyjechałam w pole i troszeczkę wtedy zaczęłam się lepiej czuć w działaniu. Poza tym tak siedzimy tutaj, pani na miejscu tamtej dziennikarki, a na miejscu mamy. Ale tak sobie myślę, że niczego się nie da powtórzyć. My jesteśmy innymi osobami. Nie wiem właściwie, dlaczego nas Marcel tak posadził. Nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki. Kiedy pani na to znajdzie czas? Nie wiem, jak pasę krowy, to mi się najlepiej czyta, bo coś robię w związku z gospodarstwem, czyli niby nie tracę czasu. I co, wyrzuty sumienia, że nie? Nie mam wyrzuty sumienia, ale ostatnio na dworze mogę jeszcze czytać bez okularów, w domu już w okularach. Na przykład jak zacznę sobie popłakiwać, jeśli jest wzruszająca opowieść, to muszę zajmować okulary, wycierać, no na razie mi to trochę przeszkadza. Nie A nad czym pani płacze? Na Znikło sobie ostatnio czytałam. Ja tak płakałam nad bohaterem i tymi wszystkimi ludźmi, którzy są samotni albo czują się samotni. No czasem trzeba mi płakać na książkę. A w okularach to zapłakanie. No, dobrze. O. Wspaniale. Mam Wesele Figaro, a nie miałam Cyrulka Sylińskiego. Bardzo kocham ten dramat. Bardzo kocham Rozynkę, mam to piękne jej wyznanie. Czy ja dobrze pamiętam? Czy ja dobrze pamiętam, co ona powiedziała temu Almawi? Tylko gdzie to jest? Ja pamiętam, że ona powiedziała, że moje serce jest tak pełne, że nie ma w nim miejsca na zemstę. I uważam, że to jest jedno z najpiękniejszych wyznań miłosnych w literaturze. A to trzeba znaleźć, bo ja to raz w życiu czytałam. Wesele Figaro części. No znakomicie. Ja powinnam bez przerwy paść krowy. Powinnam wyjechać do Argentyny i paść krowy przez cały rok. Pasternak do Pasternaka.
Dlaczego pisuje pani o takich znanych ludzi? Jak się czyta czyjeś utwory albo ogląda się przedstawienia z czyimś udziałem, to po prostu zbiera się w człowieku tyle, że trzeba kiedyś to wypowiedzieć. Nie wiem, jak jest z myślą. Różnie przychodzą, jak chcą. Znaczy, wolę myśleć o bohaterach niż o realnym życiu, bo jak jest dobrze, to nie muszę o nim myśleć. A kiedy jest źle, to trudno tak pracować i jeszcze myśleć o kłopotach. Czy te dwa światy, one w pani istnieją na równi? No po prostu taka jestem. No. Nie mogę myśleć tylko o tym, żebym krowa dała więcej mleka czy coś takiego. Albo czy pani sobie wyobraża takie zajęcie jak orka? Człowiek jeździ z jednego końca pola na drugie, z jednego końca pola na drugie i najwyżej tam przejeżdża. I co ja bym wtedy robiła, gdybym nie mogła, na przykład nie przeczytała wcześniej książki, czy o czym bym myślała? O tym, żeby mi bruzda się wyorała? A o czym inni myślą? Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia. Niektórzy śpiewają, jeżdżą ciągnikiem. No nie wiem, nie pytałam ich o to zresztą. Ale też muszą o czymś myśleć, może o dzieciach, wnukach. Na pewno się nie katują myślami o tym, że ten prąd, żeby był wysoki, to niemożliwe. No. Nie wiem, jakie są światy innych ludzi. Co się zmieniło w 89 w pani życiu? Przypominam sobie czasy cenzury tam. Czy aresztowań za przekonanie? Że teraz jest jakby swobodniej, ale biedniej. Myślę, że wszystko ma swoją cenę. Ja tu w gospodarstwie nie mam bezpośredniego szefa, któremu podlegała, ale z kolei są te ograniczenia, że nie mogę się ruszyć, bo sama sobie jestem szefem i tak sobie urządziłam życie, że na razie jestem i uwiązana, i w jakiś sposób wolna. Teraz pani jeździ do teatru? Nie, nie jeżdżę.
Jeżdżę, 14 lat nigdzie nie wyjeżdżam, więc 15 lat już. A to nie da się tutaj zostawić na kilka dni? Nie, pani, też staram się nie marzyć o tym, co jest niemożliwe. Nie ma kto doić krów, to jest cały problem. Ale to nikogo to nie ma, kto by wydoił 4 krowy. No wie pani, kto pójdzie pani cudze krowy doić? Nie. Zresztą Halina mi powiedziała, że kocham krowy nad życie. No może to jest miłość mojego życia. A czy musimy przy krowach rozmawiać na teatrze? Nie pogada pani. Wie pani, to sama pani widzi, że to jest jakiś wysiłek. Chce pani spróbować? Mhm. Przede wszystkim nacisnąć. I ściągnąć do dołu? Troszeczkę. Boże, ja się też nie boję, że jej krzywdę robi. Nie, nie. Ale tak, proszę mi. Aha, tu nacisnę. Teraz nie myśli pani o tym, żeby stąd wyjechać. To jest Flysowo. Siedziba rodu. Ja tu strzegę, żeby można na wakacje przyjechać, no. Chodzi mi o to, że pani dokonała wyboru, zostając tutaj, zajmując się gospodarstwem. Przyjaciel mojego brata powiedział, przy całej zmienności świata coś jest niezmienne, że można przyjść i tu ciebie zastać. No tak, ale czy chce pani tu trwać właśnie dlatego, żeby ktoś tak powiedział? Czy chce pani tu trwać? Nie, no dla siebie bym się tu dobrze mieszka, no po prostu lubię tu być. To daje jakąś siłę, ten kontakt z ziemią. Czy krowa się cieli i ten cielaczek w pierwszej godzinie życia już wstaje. No tu jest chyba moje miejsce. Był jakiś facet, który pani się spodobał? Zresztą pani mówi facet. Mężczyzna. Ja bym mówiła mężczyzna właśnie, bo facet to mi tak nie brzmi. Dobrze, mężczyzna. Tak, żeby była zakochana i... No być może, być może. Ale taki z krwi kości, nie taki bohater literacki. Nie bohater literacki? Nie. Był? Nie. Był. Co był? Kto był? No nie, był, nie no, był. No widzę, że był. A pani chce ze mnie wszystko powyciągać? Nie, nie, nie. Ja się pierwszy raz zakochałam. Jak miałam 16 lat. Powiedziałam, przyszedłem do ciebie, żeby ci powiedzieć. O, ja się też zakochałam. Ja się też zakochałam. Na zabawie szkolnej w 6 klasie. W saksofonicie tenorowy. Grał mały kwiatek i... No to była jakaś miłość, ale my nie rozmawialiśmy ze sobą. Jak dobrze poszło. Kropka. Idź się paść, krupcio. Idź. Buba. To Buba? To jest Buba, ale ona nic nie zrobi. A potem? Takie poważniejsze? Były jakieś przyjaźnie, ale nie było miłości. Był taki chłopak. On się we mnie zakochał, ja go bardzo ceniłam, ale nie kochałam go po prostu. Jakoś...
Czy kiedyś coś takiego się stało, że ktoś panią skrzywdził? Pani się domyśliła? Wolę się nie domyślać. Chciałabym, żeby pani powiedziała. Ja nie chciałam tego mówić. A czy to jest coś takiego, co na całe życie zaważyło? No akurat u mnie zaważyło. Nie no, niektórzy po takim przeżyciu, niektóre dziewczyny zakładają rodzinę, a ja... Ten człowiek nic mi nie zrobił fizycznie, natomiast psychicznie mnie skaleczył. No i jestem sama. Jest we mnie wiele lęków przed życiem. Ja się mogę nie bać czegoś konkretnego. To znaczy, czasem się wydaje, że w działaniu to jest, że ja jestem jakaś silna, czy coś takiego. Ale ja okupuję to masą takich właśnie rozmyśleń, lęków, rozważań. Ja sobie tak myślałam kiedyś naiwnie, że za cenę tej ciężkiej pracy zyskam jakby, ja wiem, spokój. No chowałam się przed życiem, ale życie wszędzie człowieka znaleźć. To nie ma mowy, żeby się schować. Dopiero w grobie chyba. Urodziło się dopiero. Taka przygodnie. Jedna krótka. Już wszystko dobrze. No co?
Mama nie ma siły cię lizać, to ja cię trochę jeszcze powiedzielę. Ej, tutaj. Już jest to dziecko. No powiedz jeszcze, powiedz. No z tamtej ci nie poleci. No pięknie. Jaki ziemny, sam wypił mleko, no. Widzisz, takiego masz pięknego synka. No tak głowę chodzisz, nie chodź tak głowę. Trzymaj to. Zmęczyłeś się, będziesz teraz spał. Basia. Pies się schował. Nie szkodzi. Zgadnij, skąd dzwonię? Z podwórka! Jest Halina? Rozumiem. No i co tam u was? Czy jest coś takiego w życiu? Jakaś decyzja, może jakieś słowa, których żałujesz? No, słowa to na pewno. A decyzja czasem, jak jestem bardzo zmęczona, to myślę, że gdybym nie była takim grzecznym dzieckiem i nie poszła do technikum rolniczego, to moje losy potoczyłyby się inaczej. Bo rok wcześniej zdałabym maturę, prawdopodobnie jeszcze za życia taty poszłabym na studia. Ale ja się tak dobrze zastanowię, to nie wiem, czy teraz tak bardzo mi na tym zależy. Zależy czy nie? No nie. Dużo bardzo czytasz i wiesz, co to jest szczęście dla innych. A wiesz, co to jest twoje szczęście? Święty Paweł mówi, jedni drugich ciężary noście. Wyobrażasz sobie świat w takiej sytuacji, kiedy nie myśli się o sobie, ale o tym drugim, żeby pomóc. Żeby ludzie byli życzliwsi dla siebie. Cały czas uciekasz od rozmowy o sobie. Przecież w ciągu tego czasu dobrze człowieka, przepraszam, wypatroszyć. Umiarkowanie jestem szczęśliwa. Ale szczęśliwa. Że jestem tu, że dzieje się to wszystko, co się dzieje. Ja myślę, że jednak, pomimo, że mam nielicznych tych przyjaciół, to mam szczęście do ludzi. Ja myślę, że to jest wielki skarb. Że tego bym się nie wyrzekła, że za żadne stanowisko. Czy to może jest definicja szczęścia? Boże, by pan jakieś to strasznie przyjdzie, tak jak się sformułuje coś, co się czuje. Gdzieś w słowach gubi i traci w ogóle. No, musi się dziać coś poza słowem. No. Ja jestem bardzo do słowa przywiązana. Weźmy Biblię, no to jest słowo. To, co nam Bóg dał, pozostawił. Poza tym poezja to też słowa.
Ale na szczęście jest jeszcze coś ponad słowy. Co? Przecież nie wszystko można słowem wyrazić. Co jest dla ciebie najważniejsze? Uprzedza, będzie wzruszające. Przejść przez życie tak, żeby nie robić ludziom krzywdy i jakoś dojrzeć do śmierci. To znaczy, kiedy ona nadejdzie, żeby się nie bać, nie protestować. Że człowieka tak łatwo poznać? Nie, bardzo trudno. Chciałabym, żeby tobie wyszedł film, a równocześnie chciałabym zachować jakąś dyskrecję. Tak jak się mówi, przecież mówi się za dużo. Ja tyle w życiu nie mówię. Nieopatrznie można jakimś słowem. No w ogóle jestem w takiej sytuacji dość trudnej. No dobrze, ale to jak pokazać prawdziwy obraz? To... No ale komu ta prawda, o której mówisz, jest potrzebna, to znaczy tego obrazu? No bo komu jest potrzebna taka jakaś opowiastka o czyichś zahamowaniach, czy tam jakichś domniemanych, czy prawdziwych krzywdach i... Może... Taka anegdotka jakby. Może ktoś przez chwilkę, nie wiem, zamyśli się nad sobą? Znajdzie w tobie kawałek siebie. No ale ja tutaj, wiesz, występuję ze swoją twarzą, ze swoim środowiskiem. Z jednej strony jest mi miło, że Marcel po latach znowu chciał robić o mnie film, a z drugiej strony no nie chciałabym, żeby to bolało.